Decyzja polskiego rządu dotyczy ponad 4,5 miliona uczniów z 24 tysięcy szkół. Zamkniętych zostanie także 22 tysiące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza ponad 1 milion 400 tysięcy dzieci. W Radomiu do szkół nie pójdzie około 35 tysięcy uczniów. To jest kolejna sytuacja taka związana ze zdarzeniami wyjątkowymi, tak? Z tym, że tutaj jest powaga tej sytuacji, to znaczy mówimy o czymś, co jest groźne w wymiarze w tej chwili już można powiedzieć epidemii, a oby nie było to pandemią. Zamknięcie szkół jako dużych zbiorowisk ludzkich jest dla mnie oczywiste. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu kieruje apel do uczniów i ich rodziców. Taki apel do naszych uczniów, rodziców, aby przebywali w domu, a nie odwiedzali centra handlowe, bo wtedy to mija się z sensem. Rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki najmłodszym dzieciom w ciągu najbliższych dwóch dni, w czwartek i piątek, mogą skorzystać z pomocy szkoły i przedszkola. Placówki będą pełnić funkcję opiekuńczą.